i kamienujesz tych, którzy do Ciebie są posłani. Ile razy chciałem zgromadzić Twoje dzieci, jak ptak swoje pisklęta pod skrzydła, a nie chcieliście. Oto dom wasz tylko dla was pozostanie. Mówię zaś wam, nie ujrzycie mnie, aż powiecie: błogosławiony ten, który przychodzi w imię Pańskie. Musiała przez ciebie wstydzić.
wziął kielich i odmówiwszy dziękczynienie dał im i pili z niego wszyscy. I rzekł do nich: to jest moja krew przymierza, która za wielu będzie wylana. Zaprawdę powiadam wam, odtąd nie będę już pił z owocu winnego krzewu, aż do owego dnia, kiedy pić go będę nowy w Królestwie Bożym. Pani Agnieszko, dlaczego te dokumenty nie są jeszcze na moim biurku? Wzięłaby pani przykład z kolegi i wzięła się w końcu do pracy. Niektórzy myślą, że jak mają znaną mamusię, to mogą się obijać. Ja to musiałem ciężko harować, żeby zostać dyrektorem. Wszystko zawdzięczam sobie. Gdyby nie pani matka, już dawno bym panią stąd wyrał. Do niczego się pani nie nadaje. Ale to, co ty niech się stanie.
pampersa? Podobno twoja matka grzebie w śmietniku! Będę po to, żeby zrobić ci obiad! Ej, panowie! Co to za przepychanki? Po co te pustówki? Mówcie, co tu się dzieje? Bijecie się? Nie. Nie. Filipie, czy to znowu twoja jest sprawka? Nieprawda, to oni! Filipie, przestań! Ale to nie ja! Wielokrotnie już rozmawialiśmy, ja i pani dyrektor z tobą. Ale jak widzę, nasze rozmowy nie przynoszą żadnych rezultatów. Dlatego jestem zmuszony zadbać o twoje dobre wychowanie i wykształcenie, ale niestety nie poradzę sobie sam. Dlatego jutro bardzo ciebie proszę, żebyś do szkoły z rana przyszedł ze swoją mamą oraz tatą, jak dasz radę. Proszę, nie. Nie. Koniec dyskusji. Jutro rano pani dyrektor w gabinecie. Ale to nie ja. Na lekcję. Halo, słucham. Cześć, po co dzwonisz? Jak chcesz pożyczyć pieniądze, dzwoń do matki. Nie, tylko przestań, proszę. Słuchaj, Ania urodziła. Zostałeś dziadkiem. Wspaniale. Gratulacje. Słuchaj, może przyjedziesz do nas w przyszłym tygodniu? Nie mam czasu. Od 3 lat nie masz czasu. Daj mi spokój! Ani raz już u nas nie byłeś. Zostaw mnie. Tato, kiedy ty w końcu przestaniesz? Cały czas nie masz się na mnie, żeby poszedłem na studia prawnicze? Tak. No nie poszedłem, ale mam pracę. Jakoś utrzymuję swoją rodzinę. Ale mogłeś być kimś, a nie jakimś sklepikarzem. Tak, gdybym został prawnikiem, to wtedy byś mnie bardziej kochał, tak? Ha! Szkoda, że tylko tak mogę zasłużyć na twoją miłość. Trzymaj się tam.
którego żądał. A był tam jeden, zwany Barabasz, uwięziony z buntownikami, którzy w rozruchu popełnili zamachy. Tłum przyszedł i zaczął domagać się tego, co zawsze liczył. Piłat im odpowiedział: jeśli chcecie, uwolnię wam króla żydowskiego. Wiedział bowiem, że arcykapłani wydali go przez zawiść. Lecz arcykapłani podburzyli tłum, żeby uwolnił im raczej Barabasz. Piłat ponownie ich zapytał: cóż więc mam uczynić z tym, którego nazywacie królem żydowskim? Odpowiedzieli mu Żydzi: krzyżuj go! Piłat odparł: cóż więc złego uczynił? Lecz oni jeszcze głośniej krzyczeli: ale ja nie będę marnował swojego życia, będąc jakimś zwykłym robolem. W końcu wiesz, jestem synem dyrektora banku. Ale nieważne, posłuchaj. Mój kolega zaprasza nas do siebie na weekend nad morze. I jego ojciec ma tam hotel. Wiktor, przecież wiesz, że mam chorego tatę i muszę się nim zająć. Ale posłuchaj, dostaniemy apartament małżeński. Przecież chcieliśmy z tym poczekać do ślubu. Ej, ty chciałeś. W ogóle wiesz co? Zawsze robimy to, co ty chcesz. Liczą się tylko wszyscy inni, a pomyślałaś kiedyś o moich potrzebach? Czujesz coś w ogóle do mnie? Przecież wiesz, że cię kocham, ale zrozum, że wiara jest dla mnie bardzo ważna. W ogóle, ty słyszysz, co ty mówisz? Wybrali tobie kompletnie mózg. Ale ja nie będę marnował życia z jakąś dewotką, więc lepiej iść do tych swoich czarnych i nie zostaw. Wiktor, zaczekaj! Zostaw!
Czego ty nam tu robisz? Daj mi spokój! Czy my ciebie nikt nie obchodzimy? Cicho sieć, nienormalna jesteś! Wynoś się stąd! Mamo! Idź do swojego pokoju. Halo, słucham. Cześć, tato, co u ciebie? Żyję. A czy ty wiesz, co się dzieje z mamą? A niby dlaczego miałbym wiedzieć, co z moją byłą żoną? Tato, nie obchodzi mnie ona. Tato, mama jest w dzisiejszym stanie w szpitalu. Może byś przyjechał? Halo? Tato? To chociaż się pomóc. Nikt ci już nie został.
Skończ. Bądź mężczyzną. Zawołał donośnym głosem.
stojących obok, słysząc to, mówili: patrz, woła Eliasz. Ktoś pobiegł i napełniwszy gąbkę octem, włożył na trzcinę i dał mu pić, mówiąc: poczekajcie, zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, żeby go zdjąć z krzyża. Lecz Jezus zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Pójdź za mną.